Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrunner 4.0. Mam nadzieję, że dźwięk już jest lepszy, że jest nie za głośno. Miałem też od Was uwagi, za co bardzo dziękuję. Gramy Gambit Hetmański, znaczy zobaczymy jeszcze, jak zagra przeciwnik, no bo o właśnie, może być nie Gambit Hetmański, tylko na przykład Greenfeld albo Obrona Królewsko-Indyjska. Skoczek na C3. Zerknę tylko szybciutko, z kim mam do czynienia. Zerkam zwykle na ilość rozegranych partii. Super, prawie 40 tysięcy rozegranych partii, więc na pewno tutaj jest w porządku. E4, czyli budujemy centrum, D6, no i teraz kwestia wybrania wariantu, jaki chcemy zagrać. Często grywałem system Auerbacha, goniec C2, goniec G5 i to się tam całkiem nieźle trzymało. No dobra, spróbujmy w takim razie. Skoro już to zaznaczyłem, to w ten sposób też zagramy. Przypominam, że zaczynam z rankingu 500. Moim celem jest zrobienie 2500 rankingu. Potem zobaczymy, co dalej. Speedrun 5.0 prawdopodobnie. Jeszcze nie wiem. Ciekawy jestem Waszej opinii. Skoczek D7 to od razu Hetman D2. Lubię to posunięcie, żeby trzymać gońca i nie dopuścić do ruchu H6. Tyle tych partii już rozegrałem w tych schematach, że... No miło, znaczy miło. Chodzi też o to, żeby być w miarę pewnym swoich posunięć i pewnym tego, co się gra. Okej, przeciwnik będzie chciał zagrać skoczkiem na C5, atakować tego pionka. Tutaj myślę, że można by zagrać goniec F3, skoczek E2, żeby próbować rozwijać, zrobić długą roszadę. Lub zagrać po prostu F3 i napierać tam pionkami. Ten ruch mi się bardziej podoba jednak. Odechciewa się troszeczkę zagrać skoczkiem na C5, ale to zagranie i tak jest dobre, bo ten skoczek po prostu tam stoi lepiej i nie jest zagrożony odpędzeniem w postaci ruchu B4. Dokładnie. Tutaj skoczek H3 by się bardzo chciało zagrać, ale na razie nie można. Zagrajmy sobie posunięcie G4. Chociaż G4, chwila, G4, goniec bije, pionek bije, skoczek bije, skoczek bije. Nie, no to się zgadza. G4 można. Tu oczywiście ten skoczek jeszcze ma problem z wyprowadzką. Najlepiej to byśmy zagrali skoczek H3, skoczek F2, ale też można przez H4. No właśnie, przeciwnik podrywa centrum. To jest bardzo dobra reakcja na to, jak na skrzydle staramy się atakować. To zostawię w spokoju. Jeszcze zastanawiam się nad tą roszadą, bo ona też może być całkiem ok. Zrobię tą długą roszadę. Z uwagi na to, że jak przeciwnik mi zbije, rozważę bardzo bicie skoczkiem, bo będę miał możliwość wybicia tutaj i na końcu na D6, choć to jest troszkę ryzykowne, bo przeciwnik dostanie jakąś tam grę. Aczkolwiek po wybiciu, no tak, jak się powiedziało A, to już trzeba konsekwentnie do tego dążyć chyba. No właśnie, po wybiciu jeszcze mam wątpliwości, czy nie zbić tym królem, zagrać na B1. To są takie też standardowe posunięcia. Możliwe, że też można było króla zostawić w centrum. Są różne po prostu opcje. Więc zobaczymy, jak tu się przeciwnik zachowa. Bicie, no tak, poszło bicie. Tutaj bicie, goniec E6. U niego to będzie wyglądać dobrze. Zastanawiam się jeszcze nad biciem pionkiem z E. Rzadko taki ruch zagrywałem w zasadzie. Ciekawe, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Raczej nie, bo tutaj może się goniec otworzyć, więc tego nie biorę pod uwagę. Skoczek albo pionek. No dobra, zbijmy to skoczkiem i przytrzymajmy to związanie. Przytrzymajmy to związanie. Tak, przeciwnik będzie chciał tu mi wybić, więc od razu tym królem sobie czmychnę. Nie ma żadnych tam szachów i na wolnej linii C nie będziemy sobie stać. Przeciwnik może to zbić i słusznie. Teraz wybijamy pionkiem z C, mamy parę gońców. No dobra, podoba mi się. Jeszcze tylko trzeba z tym skoczkiem zrobić porządek. Tu może spróbujemy zagrać H4, H5. To na pewno będzie niewygodne dla przeciwnika. Potem skoczkiem tu i skoczkiem tu. Trochę to trwa. Ale chyba mamy na to czas, bo planem przeciwnika na pewno będzie tutaj szturm pionkami, bo co innego on może grać, jeżeli mój król stoi po lewej stronie. Tyle, że nie wiem, czy mu tutaj nie braknie materiału w postaci gońca białopolowego właśnie. Więc no tak, ta linia jest zamknięta, ale to nie szkodzi. Są plusy tego całego zamieszania. Takie, że ma parę gońców. No i przeciwnik co? Będzie musiał jakoś hetmanem odejść. My zawsze możemy gońcem wrócić również i trzymać tutaj się na związaniu. Dokładnie. Tak, to on może zagrać H5, więc najpierw wrócimy. Chodzi o to, że jak on zagra H5, to ja mam przepchanie.
i ten goniec już nie blokuje po prostu tego miejsca na G5, więc w tym wypadku goniec E3 wydaje się sensowny, logiczny, no więc on teraz pewnie będzie starał się tutaj grać wieżą. Wtedy prawdopodobnie wyprowadzę od razu skoczka i na F2. Szturm pionkami tutaj traci teraz chyba sens, wolałbym zagrać tak i wymienić tu i mieć spokój, nawet grać na skrzydle hetmańskim. Więc tutaj myślę, że ta po prostu para gońców robi robotę, dokładnie, no skoczek wychodzi, łączę w końcu wieżę, aż się chce tak zagrać. Jeżeli nastąpi H5, to oczywiście G5, ten skoczek przerzuci się na D7 prawdopodobnie i skoczek F2. I z planem skoczek na tutaj na D3. Możliwe jest też to, że on będzie chciał w ten sposób grać, taki atak przeprowadzać, oczywiście goniec w tym przeszkadza. Albo takie posunięcie też można. Dobra, szybki skoczek F2, nastąpi A3. To mam do wyboru na przykład skoczek na D3. Ha, on jeszcze ma tutaj taką opcję, ale mam wtedy ruch B4, chociaż nie będę mógł zbić, bo jest na związaniu król. Czy posunięcie B3 jest dobre? No właśnie, to trzeba przeliczyć, bo jak zagram B3, on mi tutaj dziabnie. Jak ja dziabnę tam, aha, to mi dziabnie tu, ja wygrywam. Dobra, ruch B3. Ruch B3, to się chyba jeszcze trzyma. Tutaj trzeba będzie uważać oczywiście na to. Bo jak na przykład zagram tak, to ruch skoczek B3 może działać. Po wybiciu ja wracam tu, chociaż chyba nic nie ma. Chyba tu się będzie też wszystko trzymać. Więc można tu chyba spać spokojnie, tak mi się wydaje. Jasne, skoczek przejdzie tędy i będzie pilnował tego, więc tutaj moje zagranie na D3 nie sprawi mu chyba jeszcze problemów, ale taki ruch tak należy wykonać, czy prawdopodobnie wieża C1. On wysunął bardzo pionki, jeżeli ten pionek nie spełni jego roli w ataku, to może stać się w przyszłości słabością i punktem mojego zainteresowania i będę miał możliwość po prostu zwyciężyć w tej końcówce, jeżeli tutaj nastąpią dobre wymiany w dobrej kolejności. Właśnie tego skoczka tutaj bym chętnie dziabnął, żeby wybił to pionek na przykład. Ale no jeszcze nie teraz. Poczekajmy na skoczek D3, wieża C1. To trzeba przemyśleć. Wieża C1 to on na pewno będzie coś takiego próbował robić. Najlepsze jest to, że on nie może tym hetmanem ruszyć tu ani tu, żeby zagrać na przykład skoczkiem tak i tak. Więc tutaj go pilnujemy. No, próbuje atakować oczywiście. Wow! Oddanie gońca za friko. Ale nie, potem skoczek leci tu. No tego ruchu się nie spodziewałem. Ale może ruch G5 jest dobry. Bo chodzi o to, że jak on mi nawet zbije tu, ja mu zbiję tu i atakuję tam dalej skoczka, on mi zbije tu, ja zbiję tu, on mi dziabnie tam, a ja zbiję skoczka. Bo jeżeli ja zbiję gońca na H6, on mi też może walnąć, nie no, on mi walnie, chociaż co, tu wejdzie? Nie, tutaj mi wtedy nie zaszkodzi. Bo ja sobie mogę nawet skoczkiem zagrać po szachu, po prostu może zbić wieżę, nie ma problemu. Raczej tak, jeżeli ja zbiję tu, on mi zbije. No ja zbiję. Aha, przecież ja i tak będę miał figurę więcej, jak on tak zbije. Dobra, biorę. Nie widzę tutaj nic, co może mi zagrozić. Biję. Nie widzę nic, co może mi zagrozić. No, bicie tu. Aha, widzę. Po prostu tak, on tak, ja tu i on wieżą. O rety. Słuchajcie, to się chyba wpakowałem w kłopoty. O, rety. No tak, wpakowałem się w kłopoty. Dobra, tu jeszcze się bronię od mata, więc teraz tak, zbiję, druga figura, tak, tak. On wieżą, ja zbijam, on zbija hetmanem, ja wieża D2 i bronię się od mata. On da szacha, ja pójdę tutaj. No i będę musiał się bronić. Ajajajajaj, no nie mam wyjścia. Dlaczego ja tego nie policzyłem? Ten jego atak naprawdę spełnia dobrą rolę. Pytanie, czy on da radę tutaj mnie zamatować, czy ja dam radę w ogóle się obronić.
na pewno teraz tego nie rozważam. Muszę tu, on zagra wieżą, ja zbiję, on tu, ja wieża D2, żeby bronić figury. Goniec tam broni, no muszę tak zbić. Tak. Figurowo to nie wychodzi tak źle chyba. Wieża i dwa gońce za hetmana, to jest dobry układ. Tyle, że właśnie w tym momencie ja po prostu mogę mieć problem z koordynacją figur. To znaczy tak, ja szybko za chwilę zagram wieżą tutaj. Ta wieża broni bardzo dobrze. Zdążę zagrać tak i zdążę zagrać tak, ewentualnie jak pionek będzie szedł. Goniec musi pilnować tego miejsca. No właśnie, koordynacja jest tutaj bardzo ważna dla mnie. Dokładnie. Chwilę muszę się zastanowić, bo nie no, tak wieżą muszę grać. Nie mam wyjścia. Muszę grać wieżą na B1. Bronić się od tego wszystkiego. No on zagra tak. Jak tak, to on tutaj. Ja może wtedy zagram tak i się też bronię. Skoordynuję. Dobra, wieża B3. Bo jak on zagra tutaj, to ja możliwe, że mam bicie, ale wtedy wolałbym wprowadzić jednak skoczkę. Jak on wejdzie tam na tyły, no to tam jednego piłka skosi, a ewentualnie zagram tak. To chyba nie jest tak źle. Wyczuwam, że mam szansę tutaj na sukces, mam nadzieję. Znaczy się chodzi o to, że jeszcze skoczek jak przejdzie tu, to będzie bardzo duży problem. Dlatego wyganiam stąd hetmana, żeby mieć też gońca na E3 i skoczka na D3, żeby pilnować tego pola. To są bardzo ważne miejsca. Tak, hetman C1, no to skoczek D3. Na szczęście. Na szczęście. Jeżeli hetman na przykład wróci, to też chyba skoczek D3 i tu się zdążę fajnie obronić wieżą, scalić to wszystko z gońcem. Powinno być dobrze. Ale powiem szczerze, zrobiło mi się aż gorąco, jak tyle poświęceń poszło z jego strony. Tyle, że wieża i dwie lekkie figury za hetmana to jest układ naprawdę dobry. Okej, okay, on idzie na tyły. Muszę tak, tu się wszystko broni, tak patrzę, mata nie ma, dobra. Skoczek D3 muszę w ten sposób grać. Nie ma innego wyjścia. On wejdzie na tyły oczywiście. Ja też mam możliwość zagrania na przykład gońcem. I obronienie w ogóle pionka i wszystkiego. Skoczek tu, no bardzo, bardzo się obawiam tego ruchu, więc muszę tu skoczka chyba trzymać jednak. Może, aha, moment, 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 bo jeszcze tak, on tego pionka będzie chciał wziąć. A może wtedy tak po prostu i potem H4, a może teraz H4, gdzie on tam może wejść, wieżą może wejść, tylko że co, tu nie wejdzie, tu nie wejdzie, tu może wejść. Szkoda mi chyba tego ruchu na pionka. Ale będę miał możliwość taką, żeby zagrać, więc zagramy H4, obronimy. On może, tak, skoczek tutaj, no właśnie, tego ruchu się obawiałem. Chyba trzeba będzie walnąć po prostu tego pionka najpierw. Walniemy pionka B4, żeby nie przeszkadzał, żeby nie było jakiegoś tam wtrąconego szacha, nawet po takim ruchu. Skoczek tutaj, no to po prostu to zbije. I ta wieża tutaj wróci, goniec wróci, powinno być dobrze. Ruch jakiś taki F5, no trzeba będzie to wszystko potem zbić, żeby goniec miał swobodę. Wydaje mi się, że jest dobrze. Tylko jeszcze ta koordynacja nie jest taka w pełni satysfakcjonująca, tak bym się wyraził. Bo teraz tak, jak zagram tu, on wróci tu, jak wieża będzie stała już na C8. A, jednak zagrał od razu, no to co, ta wymiana chyba jest dla mnie dobra. Zbił hetmanem, jak zagram tak, mogę też tak zagrać, ale nie, czy wieża B3 jednak, tu mi zagrasz. Chociaż teraz ten ruch jest kuszący bardzo. Tak, ja skoordynuję wieżę przecież na linii C. Skoordynuję wieżę na linii C i będę miał możliwość zagrania wieżą na C8, dania mata przeciwnikowi. Czyli przejdziemy od razu do konkretnej ofensywy. Gramy tak. Tutaj on tak nie może, grozi tutaj niebezpieczny mat. No tak, szybka akcja, żeby tam zagrać. I wymienić. Jak zagram tam, na przykład on zagra F6, dokładnie. Muszę zagrać tu. Muszę zagrać tu, wymienić tą wieżę, koniecznie. No muszę wymienić tą wieżę, nie mam innego wyjścia. I teraz grozi mat, więc muszę wrócić. No nie mam wyjścia, muszę wrócić, nie mogę sobie dać mata. Czy G5 jest dobre? Bicie, król tutaj, tu, bije, tu.
Kurczę, może być problem. G5 nie zagrał jednak. Czekajcie, co on tutaj kombinuje? Tu mi nie wejdzie, nic nie grozi. Tu nie grozi, mogę uciec tym gońcem w tym momencie. Mogę chyba tak nawet zagrać bezpiecznie. Tu się nic nie dzieje. Jeżeli on zagra tu, to mi zaatakuje tego pionka jedynie. Ja po prostu zbiję tego i będę atakował tego pionka. Aha, w ten sposób, dobra. Tu muszę zagrać tak w takim układzie. Obronić wieżę. No dwa gońce, wieża na hetmana. W tym układzie powinno być dobrze. Aha, tu jest atak. Cały czas będzie mnie tutaj męczył. Aha, bo jak zagram tu, to on mi zagra tu, ale ja wtedy tutaj się skoordynuję. Dobra, muszę... Aha, moment, 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 bo ten pionek będzie atakowany. Aha. Filunia, może z powrotem trzeba zagrać. Trzeba zagrać z powrotem. On zagra znowu tak. Nie zagrał. A on próbuje tutaj to wszystko otworzyć. No dobra, powymieniać to wszystko chyba muszę. Tu zbić nie może. Dobra. No tak, te pionki są porozszczepiane. Może tak w ogóle teraz. Zagrajmy tak, on tu. Aj, źle pograłem. Jejku, on mógł tu zagrać i by wygrał partię. Tak. Teraz to na szczęście nie stracę żadnej figury. Mam taki ruch. Ale mógł zagrać wcześniej tutaj, by mi atakował, tu nie miałbym jak się obronić, bym przegrał. Podstawiłem to po prostu. Gość nie zauważył. Jak to skoordynować wszystko dobrze? No mogę jednego pionka sprowadzić, teraz już nie mogę. To się w takim razie obronimy, zagram tak i tu. Tu nie ma szacha. No powoli trzeba będzie iść do przodu. Tak, tak. Teraz będzie bezpiecznie, jak zagram tu gońcem. Tylko tu mi będzie brakować figurki. Na razie się obronimy. W ten sposób. Tu też czas decyduje, też już 2 minuty to jest mało. Pytanie, czy tu jakieś wieczne szachy nie istnieją. Tu jest bezpiecznie, muszę zagrać chyba tak. Mam na to czas, bo grozi taki ruch. Ok. Dobra, spróbujmy dać szacha. Czy tu dostanę wiecznego szacha? Nie wiem, ale taki ruch jeszcze mam. Tu odejdziesz. Tu odejdziesz. Pytanie, czy tutaj działa to posunięcie. Dobra, ryzykuję. Ciężko mi to policzyć, ale mam nadzieję, że działa. On będzie dawał mi teraz tutaj mnóstwo szachów. A, zbił pionka, a to ciekawe. Dobra, to poszachujemy go tutaj troszeczkę. Okej. Jednego szacha mogę dać. Pytanie teraz, gdzie tą wieżą? Czy zbić pionka? Szacha nie ma tu chyba żadnego. Chyba teraz nie ma żadnego szacha. Tak. Jak sam pójdę pionkiem. A może tak, tu będziemy pilnować. No ciężko już grać troszkę, bo czasówka się robi. Dobra, tak, żeby tutaj trochę pilnować. Dokładnie i... Dobra, idę tym pionkiem też szybciutko. Zawsze jednego gońca mogę oddać. Tu ma szacha jeszcze. Tak, pójdę, żeby mieć zasłonę wieżą. Teraz chyba nie ma szacha dobrego. Tak, on teraz nie ma szacha dobrego. F7 grozi. A, to mam taki ruch. Dobra. Tutaj już wystarczy. Jest związanko wygrana. Szachem. I zwycięstwo w kieszeni. Ale partia, słuchajcie. Już przeglądam, jak to było w analizie. Już zobaczymy, jak to w analizie wygląda. Bo trochę się działo.
D4. Póki co normalnie. Pierwsze posunięcia książkowo. A5 to jest zły ruch. Ja bym do tego tak nie przykładał uwagi. Raczej skoczek tutaj wcześniej, żeby tak atakować. Ale dobra. A5, F3, co tutaj silnik wskazuje, żeby zrobić długą roszadę od razu. No dobra, jest F3, skoczek wleciał. G4, niedokładne, ale my lubimy grać niedokładne ruchy. Jest C6 i tutaj silnik mówi, żeby grać H4 od razu, ale to silnik. Roszada. I niby tutaj czarne są trochę lepsze. Bicie skoczkiem są trochę o wiele lepsze. Tutaj dobrym manewrem było zagranie by skoczkiem E6. Ja ten ruch przeoczyłem po prostu po tym ruchu skoczkiem. Zwyczajnie przeoczyłem. Ten skoczek łapie świetną placówkę na polu D4. I to jest dobra, to jest piękna korzyść. No niestety dla mnie, znaczy dla niego zagrał gońcem. Król zagrał, goniec zbił, czyli ta wersja jest dobra białymi. Ale nie można tego powtarzać po mnie. Tu trzeba po prostu, nie można bić skoczkiem na D5 tego centralnego. To centralne pole powinno być zajęte właśnie przez pionka. Hetman B6, goniec na E3, wieża C8, skoczek wleciał. No i właśnie to poświęcenie jego było. Great posunięcie, wow. Great. No B3 to błąd, ale dalej jest przewaga białych. Nie. Ojej, minus 3. Minus 3 się robi. Ale wiecie co? Silnik wskazuje ruch B4, który jest wygrywający niemalże, bo jeżeli wieża A4, to skoczek D3 i to się trzyma. Jejku, B3, B4, jaka wielka różnica. Wiecie, co tutaj teraz wchodzi? O matko boska, jakie kombosy. Skoczek D5. Bicie tutaj. E4. Ale są strasznie trudne posunięcia. I co? Trzeba tu bić? Wieża E8, naciski. To są strasznie trudne ruchy. A silnik mówi, że to jest pozycja równa i trzeba grać E5 i wiecie, co silnik mówi? Wieża E5 w ogóle. To genialny ruch. Jejku! Nie no, tylko komputer takie rzeczy może widzieć. Dobra, słuchajcie, aż tak trudne to jest. Poszło B3, sprawdźmy co dalej. Goniec na H6. No brylantowy ruch zagrał gościu. Naprawdę, rewelacja. A, w ogóle fajnie się odznacza teraz na czeskomie. No bicie. No pokazuję teraz dziwne, bo w tym momencie, jak dam silnikowi pomyśleć, a jednak on, jak on myśli, to pokazuje 0-0-0, a nie minus 3. Zagrał tak, dobra, bicie jest najlepsze, bicie skoczkiem, bić trzeba, to wszystko się zgadza, król, wieża, no i bicie, tu silnik wskazuje remis. Szach, król A2, lepszych ruchów oczywiście nie ma i ten ruch jest zły. Co tutaj lepszego trzeba grać? Hetmanem na C5, tu atakować. Ale ciężko taki ruch zagrać. Hetman C5. Ja bym zagrał tak. Aha, bo on wtedy ma szacha i taki remisik powstaje. A jeżeli silnik mówi tak, tu bronimy, to skoczek D5 jest. Kolejny brylantowy ruch. Widzieliście to? Jeszcze raz pokażę. Momencik, po tym ruchu goniec D3, skoczek D5, kolejny brylantowy ruch. Wow, wow, same tutaj kozackie posunięcia. Dużo tych ruchów ciekawych było na pewno, tylko jaka jest idea tego, żeby tutaj zbić, oddać po prostu kolejny materiał, wprowadzić wieżę na jakąś aktywność. To nie są łatwe posunięcia. To nie są łatwe posunięcia. Tak, tak. Wieża B1, dobrze. Tutaj pionek. Wieża, dobrze. Skoczek D3. Hetman G1. H4. Jest skoczek i wieża bije B4. Bardzo dobrze, szachuś, zagrałeś. Tutaj, no bicie chyba jest w granicach dobrego tutaj, tak, dobrego smaku. Jest wieża C4. No tak, tu jest przewaga białych ogromna. F6, no i jeszcze wieża C6 wskazuje, żeby zagrać na hetmana. A jak hetman tutaj, to co? Ojejku, to jeszcze jest taki ruchuniec A6, przepiękny. Kolejny brylantowy ruch mógł być, bo jeżeli jest bicie, to jest szach, a potem tu i wygrywamy szybciutko z figurą więcej. Wow!
Wow. Nieźle. No poszło tak, czyli słabo, ale dalej stabilnie. Naprawdę tyle motywów, że głowa mała w tym debiucie. Koniec C1. To jest cały czas przewaga. Cały czas przewaga. Nic tutaj takiego wielkiego nie ma. On otwiera. Bicie, bicie. No i bicie. Wszystko dobrze zostało rozegrane. Król poszedł. Goniec G5 każe grać. To trzeba być stokfiszem, żeby taki ruch wykonać. O właśnie, hetman C3 przeoczone. Ale to nie jest przegrana. Okazuje się, że taki ruch jeszcze jest, ale to jest remis. Hetman tu i po prostu powrót. I remis. No, tu przeoczyłem. Tak jak mówiłem podczas gry. Zagrał hetmanem gorzej, tak. Tutaj wleciał. Wieża B2, great. Great, ok. Kolejny great. Cała masa dobrych posunięć można by było tu wykonać. No tak, tutaj już jak widzę, że silnik podpowiada, że grać tak samo, to jest dobrze. Tak, tu jest plus 8 ponad, plus 9 się robi. Przewaga już teraz ogromna, więc tutaj tak, białe są w domu. Tu już nawet chyba co? Każe grać D6 nawet. Okej. Goniec. Tu się zgadza. Tak, bo tu się szachy za chwilę kończą hetmanem. I dokładnie, to już przegrana. Okej, słuchajcie, no partia, w której działo się ogromnie dużo, ogromnie dużo. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że fajne refleksje też do Was dojdą podczas tej rozgrywki. Wpiszcie w komentarzu, proszę, co sądzicie i dajcie znać, jeżeli były jakieś tam uchybienia. Może ktoś ma ochotę troszkę głębiej to przeanalizować. Pozdrawiam serdecznie, cześć.